Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Pomimo rządowych restrykcji, część firm wznowiła swoją działalność. Powodem jest zła sytuacja finansowa. Jednak skala otwarć jest mniejsza niż zapowiadano. Rząd apeluje o przestrzeganie zakazów i rozszerza tarczę branżową. Przedłużający się lockdown wiele firm prowadzi na skraj bankructwa. Pomimo zakazu niektórzy przedsiębiorcy otworzyli swoje biznesy. W internecie otwarcie ogłosiło około 100 obiektów. Firmy kontrolował sanepid i policja, m.in. w Łodzi. Konstytucja nie zabrania i ani nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności w państwie prawa. Od piątku otwarte będą 4 bary w Gdyni. Dotychczasowa pomoc państwa jest symboliczna, mówi menedżer jednego z nich, Piotr Schmidt. Lokal, w którym się obecnie znajdujemy, od marca dostał od rządu tylko jeden raz 5 tysięcy, a sam wynajem lokalu koszt najmu lokalu jest wielokrotnie wyższy. Wielu przedsiębiorców działających w górach zapowiadało bojkot lockdownu. W Szczyrku tylko nieliczni zdecydowali się na otwarcie swoich biznesów. Właściciele restauracji, pensjonatów i firm związanych z narciarstwem są w bardzo trudnej sytuacji, mówi prezes Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej Mirosław Bator. Są już pod ścianą, także czy on pójdzie siedzieć za to, że nie zapłaci mandatu, czy nie będzie miał to do garnka włożyć, to już nieważne. Nie ma masowego otwierania stoków narciarskich, choć jak mówi rzecznik Stowarzyszenia Polskiej Stacji Narciarskiej i Turystycznej Sylwia Groszek, branża boi się upadłości. Przedsiębiorców do otwierania zachęcił wyrok opolskiego sądu. Ograniczenia praw i wolności człowieka mogą wynikać wyłącznie z ustawy, a ustawa nie może polegać na tym, że w całości odsyła do rozporządzenia, bo to jest fikcja wtedy. Mówi prawnik dr Michał Skwarzyński. Część firm walczy o odszkodowania w sądach. Jak mówi premier, właściciele, którzy zbojkotowali lockdown, nie otrzymają środków pomocowych i narażają się na karę nawet 30 tysięcy złotych. Rząd chce odmrożenia gospodarki. Będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły sanitarne, funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych. Do przedsiębiorców z 45 branż dotkniętych restrykcjami trafiają pieniądze z tarczy branżowej. Dziś pierwsze firmy otrzymały subwencje z drugiej tarczy finansowej PFR, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Od piątku otrzymaliśmy już 6017 wniosków mikro oraz małych i średnich firm w ramach tarczy finansowej PFR na kwotę 939 milionów złotych. Pierwsze 728 firm otrzymało właśnie na rachunek 109 milionów złotych, średnio 150 tysięcy złotych. Do firm trafić ma 20 miliardów złotych, po 6,5 miliarda dla mikro oraz małych i średnich firm oraz 7 miliardów na umorzenie subwencji starczy PFR 1.0. Jutro rozszerzeniem pomocy państwa zajmie się rząd, mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Udało nam się przedłużyć czas trwania tarczy branżowej dla wszystkich tych branż, które były w ostatnich tygodniach zamknięte. Mówimy o 2 miesiącach, miesiąc grudzień i styczeń. Dodatkowo zdecydowaliśmy się o włączenie kodu 5520 związanego z działem turystycznym do tarczy branżowej. Pomoc rządu jest hojna, mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Otwarcie firm tylko im zaszkodzi. Jak się pokażą rozmiary tego protestu i się okaże, że on ma mikroskopijne znaczenie, no to rząd nie będzie czuł żadnej presji. Według ekonomisty Mariusza Kękusia mimo pomocy firmy będą stratne. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie pokryć wszystkich strat związanych z koronawirusem. Mówię tutaj szczególnie o utraconych przychodach, bo takich pieniędzy nie ma w polskim budżecie. Pomimo zakazu swoje firmy otwierają też przedsiębiorcy w innych krajach. We Włoszech otwarto ponad 50 tysięcy podmiotów gospodarczych. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan leczenia gospodarki po pandemii. 350 miliardów złotych na ten cel trafi z wynegocjowanej z Unią Europejską umowy o partnerstwie. Do tego rząd dołoży jeszcze środki krajowe. Takiego zastrzyku finansowego dla Polski w historii jeszcze nie było, zaznacza premier Mateusz Morawiecki. Umowa partnerstwa obejmuje 76 miliardów euro na lata
2021-2027, a więc ponad 350 miliardów złotych. Historyczne środki, które są tylko częścią z całej wielkiej puli przysługującej Polsce, bo licząc z funduszami na rolnictwo, z funduszami z Krajowego Programu Odbudowy, to grubo ponad 700 miliardów złotych. Chodzi o środki wynegocjowane przez nasz kraj z Unią Europejską. Chcemy, aby były one jak najlepiej rozdysponowane, a ich przeznaczenie skonsultowane z Polakami, podkreśla szef rządu. I te środki powinny być zagospodarowane w najlepszy możliwy sposób dla dobra Polski, utrzymania miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy, innowacyjnych miejsc pracy, takich, które spowodują, że młodzi ludzie, którzy chcą w zgodzie ze swoim wykształceniem pracować, będą mogli tutaj znaleźć pracę bez konieczności migrowania. Rząd proponuje, aby główne obszary inwestycji obejmowały między innymi infrastrukturę, innowacje, ochronę środowiska, poprawę jakości życia w ramach służby zdrowia oraz edukację. Naszym celem jest również, by w 2030 roku polska gospodarka stała się jedną z najbardziej produktywnych i innowacyjnych gospodarek w Europie. Aby scenariusz ten się ziścił, do funduszy unijnych rząd zamierza dodać 60% środków krajowych, zapowiedział premier. Ta siła uderzenia inwestycyjnego w najbliższych kilku latach będzie bez precedensu, będzie naprawdę potężna. Dlatego ten wehikuł inwestycyjny będzie miał właśnie te dwa silniki. Unijny i bardzo silny, najsilniejszy w historii do tej pory silnik polski. Rozdysponowując środki, Komisja Europejska postawiła dwa warunki. 30% pieniędzy z Funduszu Odbudowy ma zostać przeznaczone na tak zwany Zielony Ład, a 25% na agendę cyfrową. Mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Na politykę Zielonego Ładu, czyli bardziej zielona Europa, który główny cel jest obniżenie emisyjności polskiej gospodarki oraz adaptacji zmiany klimatu, proponujemy przydzielić 20 500 000 000 euro. Minister wyjaśnił, że środki te zostaną przeznaczone na efektywność energetyczną, produkcję energii z OZE, inteligentne rozwiązania w infrastrukturze energetycznej, zarządzanie gospodarką odpadami i efektywne wykorzystanie zasobów, a także transport i mobilność miejską. Z kolei na agendę cyfrową rząd proponuje przydzielić ponad 17,5 miliarda euro. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodaje, że w latach 2021-2027 zostanie utrzymany podział środków z obecnej perspektywy finansowej. Przeznaczyliśmy 60% środków na programy zarządzane centralnie, na programy krajowe. 40% tych środków trafi do regionalnych programów zarządzanych przez marszałków województw. Na uruchomienie unijnych środków kraje wspólnoty muszą jednak poczekać kilka miesięcy. Polski rząd nie chce czekać bezczynnie i zapowiada start programów finansowanych ze środków krajowych na przełomie lutego i marca. Po ponad dwóch miesiącach najmłodsi uczniowie wrócili do szkół. Ruszyły też zajęcia praktyczne w szkołach branżowych i praktyki zawodowe. Ten pierwszy dzień tradycyjnej nauki w szkołach przebiegł bez większych problemów, a uczniowie i nauczyciele cieszyli się z tego, że po tak długiej przerwie mogli znów uczyć się w murach szkolnych. Informuje rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. W trybie stacjonarnym pracowały dziś prawie wszystkie szkoły podstawowe. Tylko 9 szkół było całkowicie zamkniętych, część z powodu niskich temperatur i problemów z ogrzewaniem. Zajęcia w szkołach odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Klasy uczą się w jednej sali. Zmienione zostały godziny przerw, aby ograniczyć kontakty uczniów. Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze nauczanie zdalne, przyznaje minister edukacji Przemysław Czarnek. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że nauka zdalna będzie trwała, stacjonarna będzie trwała na pewno przez następny miesiąc albo na pewno przez następne dwa miesiące. My jesteśmy w stanie powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, ażeby tak było. Jednak ostateczne decyzje będą zależały od tego, jak rozwijać się będzie pandemia. Po weekendzie dane dotyczące liczby chorych są tradycyjnie niższe.
Minionej doby potwierdzono 3271 nowych zakażeń, zmarły 52 osoby. Obostrzenia przynoszą jednak efekty, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dziś widzimy, że strategia, którą zaproponowaliśmy pod koniec listopada, mówiąc tak bardzo ostrożnie i z pokorą, działa cokolwiek lepiej niż u naszych sąsiadów. Cały czas wiele zależy od naszego zachowania i stosowania się do zaleceń sanitarnych i obostrzeń. Ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer wpłynie na plan szczepień w Polsce. Część osób z grupy zero otrzyma swoją szczepionkę później. Wszyscy, którzy przyjęli już pierwszą dawkę, na pewno otrzymają drugą. Zgodnie z planem ruszy też szczepienie seniorów. W całym kraju trwają szczepienia grupy zero, czyli pracowników służby zdrowia. Dziś ruszyło podawanie drugiej dawki medykom, którzy zostali już wcześniej zaszczepieni pierwszą dawką. W grupie zero jest 1 300 000 osób. Zgłosiło się około 1 050 000 osób. To daje nam ponad 81% osób z grupy zero. Informuje minister Michał Dworczyk. Pierwsze szczepienia ruszyły dziś w domach pomocy społecznej. Od piątku na szczepienie mogą zapisywać się osoby powyżej 80 roku życia. Zgłosiło się już ponad 431 tysięcy seniorów. Ich szczepienie rozpocznie się 25 stycznia. Plany rządu komplikuje ograniczenie dostaw szczepionki przez firmę Pfizer. 176 tysięcy wobec 360 tysięcy oznacza, że musimy bardzo poważnie zrewidować nasze plany. Podkreśla Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Polska w odróżnieniu od innych państw zabezpieczyła drugie dawki szczepionki dla już zaszczepionych pierwszą. Te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia. To po pierwsze. Po drugie, szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia zaczynają się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia. Wydłużony zostanie jednak proces szczepienia grupy zero. Nadal jednak w pierwszej kolejności szczepionka ma być podawana najbardziej narażonym pracownikom medycznym. Firma Pfizer deklaruje, że tymczasowe ograniczenie spowodowane rozbudową fabryki doprowadzi do zwiększenia mocy produkcyjnych. Od połowy lutego spodziewamy się wzrostu tych dostaw i być może również właśnie z nową szczepionką firmy AstraZeneca będziemy mogli te szczepienia uruchomić na większą skalę. Brytyjska szczepionka firmy AstraZeneca, która już od tygodni jest podawana na Wyspach, czeka na zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków. Ważny jest czas, musimy reagować szybko w związku z pandemią, ale z drugiej strony ten pośpiech nie może być ze szkodą dla skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. W związku z problemami z dostępnością szczepionek rodzą się pytania o skuteczność Komisji Europejskiej, która zamówiła szczepionki dla wszystkich państw członkowskich. Takie rozwiązanie forsowały Niemcy, które ostatecznie wbrew ustaleniom unijnym rozpoczęły samodzielne negocjacje z firmami w sprawie dostaw. Jest to kolejny przykład, mówię o tych zmianach z ostatnich dni, który jest dowodem na to, że umowa podpisana przez Komisję Europejską jest daleka od doskonałości, jeśli chodzi o relacje pomiędzy krajami unijnymi a producentami szczepionek. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wysłaniu 200 polskich lekarzy i ratowników na Słowację. Będą prowadzone testy przesiewowe w wybranych miejscach na Słowacji, tam gdzie są największe ogniska choroby. Za wsparcie Polsce podziękował premier Słowacji. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny tuż po przylocie ze szpitala z Niemiec został zatrzymany na lotnisku w Moskwie. Rosyjskie służby więzienne podały, że był ścigany listem gończym. Badania niemieckich lekarzy wykazały, że Aleksiej Nawalny został otruty. Jeden z liderów antyputinowskiej opozycji spędził kilka miesięcy w szpitalu w Niemczech. Teraz zdecydował się na powrót do Rosji. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że razem dolecimy i wierzę, że na miejscu wszystko będzie przepięknie. To słowa Nawalnego jeszcze przed wylotem do Rosji. Tuż po wylądowaniu w Moskwie opozycjonista został zatrzymany. Rosyjskie służby więzienne podały, że był ścigany listem gończym. Oprócz Nawalnego służby zatrzymały kilkudziesięciu jego zwolenników i współpracowników, którzy przyjechali powitać go na lotnisku we Wnukowie, gdzie początkowo miał wylądować.
Do zatrzymania Nawalnego odniósł się szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. My widzimy, jak сейчас вот ухватились за вчерашнюю Widzieliśmy, jak wczoraj uczepili się wiadomości o powrocie Nawalnego do Rosji. Po prostu czuję się, z jaką radością udzielane są identyczne komentarze. Z radością, dlatego że zachodnim politykom pozwala to, jak się wydaje, myśleć, że zdołają w ten sposób odwrócić uwagę od bardzo głębokiego kryzysu, w którym znalazł się liberalny model rozwoju. Nawalny swoje zatrzymanie określa wprost bezprawiem. Wiele razy widziałem kpiny ze sprawiedliwości, ale wygląda na to, że starzec w swoim bunkrze tak się wszystkiego boi, że kodeks postępowania karnego został rażąco podarty i wyrzucony do śmieci. To, co się tutaj dzieje, jest po prostu niemożliwe. To jest najwyższy stopień bezprawia. Nawalny wzywał jednocześnie swoich zwolenników do wyjścia na ulicę, bo tego, jak przyznał, najbardziej boi się Kreml. Wzywam was, nie milczcie, sprzeciwiajcie się, wychodźcie na ulicę. Do uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty wzywają m.in. Francja, Włochy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Międzynarodowa Organizacja Amnesty International, szef dyplomacji Unii Europejskiej, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Władze rosyjskie muszą go natychmiast uwolnić i zapewnić mu bezpieczeństwo. Zatrzymanie przeciwników politycznych jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji. Nadal oczekujemy również dokładnego i niezależnego śledztwa w sprawie ataku na życie Aleksieja Nawalnego. Będziemy uważnie monitorować sytuację. O międzynarodową solidarność zaapelowali też premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Postępowanie władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie może nie mieć konsekwencji dla relacji społeczności międzynarodowej z tym krajem. W imieniu Polski członka Rady Praw Człowieka ONZ apeluje o międzynarodową solidarność w tej sytuacji. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata w sprawie Nawalnego. Polska chce też pilnej debaty w tej sprawie w Radzie Praw Człowieka ONZ. Z kolei Litwa, Łotwa i Estonia wezwały do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Czy ta reakcja Zachodu na aresztowanie Nawalnego przyniesie jakieś efekty? Zachód protestuje, a równocześnie Angela Merkel realizuje wspólny projekt Nord Stream. A więc to są wszystko takie rzeczy, które powodują, że Rosja się takich ruchów nie boi. Podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Aleksiej Nawalny ma pozostać w areszcie 30 dni. Trwa kryzys polityczny we Włoszech. Premier Conte szuka w Izbie Reprezentantów poparcia dla swojego gabinetu. Po tym jak z koalicji odeszli ministrowie z partii Italia Viva Matteo Renziego. W ubiegłym tygodniu centrolewicową koalicję opuściła formacja Italia Viva Matteo Renziego. Z rządu odeszło 3 ministrów. Tym samym stracił on w parlamencie większość. Dziś wsparcia dla swojego mniejszościowego gabinetu w parlamencie szukał premier Giuseppe Conte. Kryzys rządowy nadszedł w kluczowym momencie dla naszego kraju. Przyszedł w czasie, kiedy pandemia trwa z całą mocą. Wiele rodzin, które nas obserwują w tej chwili, wciąż cierpi z powodu utraty swoich bliskich. Powodem odejścia z koalicji Italia Viva miał być podział środków z unijnego funduszu odbudowy. Matteo Renzi chciał, aby więcej pieniędzy trafiało do służby zdrowia. Ten powód, zdaniem komentatorów, był jedynie pretekstem. Faktycznie za dymisją Renziego miały stać jego ambicje polityczne. Demokracja ma swoje zasady i jeśli nie są one przestrzegane, co zdarzyło się wiele razy w tym roku, to ktoś musi mieć odwagę, by powiedzieć: król jest nagi. Ustąpienia osłabionego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów domagają się ugrupowania centroprawicowe, w tym Liga Matteo Salviniego. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.